jedynie z czego możemy być zadowoleni po tym meczu, to tylko z wyniku i z tego, że zagraliśmy na zero z tyłu i rywal za bardzo nie stworzył sytuacji. Natomiast dużo do poprawy wymaga gra ofensywna i zachowania zawodników i to w kontekście poruszania się po boisku, ale też samej jakości przyjęcia piłki. No, jeśli my chcemy się rozwijać i ci chłopcy chcą gdzieś grać w przyszłości, no to nie możemy sobie pozwolić na to, żeby piłkę przyjmować na 3-4 razy, żeby zacząć od dryblingu, a nie od podania i takie podstawowe rzeczy, więc myślę, że im wcześniej to wyeliminujemy w głowach zawodników i oni sami na boisku, tym szybciej zaczniemy lepiej grać. Uważamy tak samo jak trener, my możemy po tym meczu tylko cieszyć się z 3 punktów. Ale mieliśmy bardzo, bardzo dużo sytuacji, których nie wykorzystaliśmy i mogło być nawet dwucyfrowa liczba dzisiaj, a skończyło się na tylko 2-0, więc to samo mówi za siebie. No ale tak jak mówię, jesteśmy zadowoleni z zwycięstwa, myślę, że to strzelanie bramek jeszcze przyjdzie. Wydaje mi się, że kontrolowaliśmy grę przez cały czas, ale nie jesteśmy do końca zadowoleni z tego, że to się tylko skończyło 2-0, bo ten wynik jednak mógł być dużo, dużo wyższy i myślę, że musimy się skupić na tym, żeby właśnie mieć taką zimną głowę gdzieś tam w tych okolicach pola karnego, bo no, mogliśmy dużo, dużo więcej bramek strzelić i wydaje mi się, że takiego jeszcze spokoju rozgrywania, bo bardzo chaotyczna jest ta gra momentami i myślę, że na tym się musimy skupić. No ale wynik cieszy. Wchodzisz jeszcze w pierwszej połowie, zmieniasz kolegę no i organizujesz dosyć dobrą, ciekawą akcję, masz asystę, bramka. Co powiesz o tej akcji? Na pewno cieszę się z tego. Zazwyczaj jest tak, że chwilę potrzeba na wejście w mecz. Ja dostałem podanie od Krzysia Miroszki, sklepałem właśnie z Andrzejem, wystawiłem mu, spadła bramka i bardzo się z tego cieszę. A nie myślisz, że to było też tak, że jak oni dostali tą czerwoną kartkę jeszcze w pierwszej połowie, to też nie myśleliście, że to tak można szybko odbić tego rywala i to jakby nie wprowadziło tego właśnie chaosu do gry? Ciężko mi powiedzieć, ciężko. Od zawodników z pierwszej drużyny mamy duże wsparcie, pomagają nam tutaj u siebie i myślę, że możemy się dużo od nich nauczyć też.